Wielce szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No, pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy w kwestii tego projektu ustawy, to termin, w jakim nad nią obradujemy. To nie wynika z żadnych przepisów, ale zwyczajem sejmowym od zawsze jest to, że jak następuje ostatnie głosowanie na posiedzeniu Sejmu, to jedynym punktem, jaki później występuje, są oświadczenia poselskie, a później słyszymy trzykrotne uderzenie laski marszałkowskiej i posiedzenie Sejmu jest zamknięte. A oto tutaj mamy projekt, 30 pełnych stron szczegółowych zmian w tak ważnej rzeczy jak egzekucja administracyjna i twardo obradujemy w środku nocy. Po praktycznym zakończeniu obrad Sejmu. I co więcej, panie ministrze, chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj Sejm miał tak zwane przyspieszenie, jak to się w naszym języku mówi, i przed głosowaniami było ponad pół godziny czasu na to, żeby rzeczywiście ten punkt przeprowadzić wcześniej. Wtedy, kiedy na galerii są dziennikarze. Wtedy, kiedy ludzie w internecie nas oglądają. A tak pod przykrywką nocy tym się zajmujemy. A ta ustawa, tak jak powiedziałem, to jest 30 stron szczegółów. A pan tylko powiedział tak z grubsza, że będziemy lepiej egzekwować VAT. A może od rzeczy takich poważnych i dobrych, to jedną z ważniejszych zmian, jaką zauważyłem w tym projekcie zmiany ustawy, to jest zmiana podejścia do procedury rozkładania zaległości podatkowej na raty. Dotychczasowa procedura polegała na tym, że zapis mówił wyraźnie, że wygasa ta decyzja o rozłożeniu na raty, kiedy podatnik nie zapłaci trzech kolejnych rat. I to było takie typowo polskie zapis ustawy i typowo po polsku podatnicy, dłużnicy ten zapis omijali, choćby praktycznie płacąc co drugą ratę. Na szczęście w tej ustawie wreszcie się to poprawia i się mówi o trzech ratach, a nie trzech kolejnych ratach, więc tych wszystkich, którzy chcą zacwaniakować, będziemy lepiej egzekwować. No, rzeczywiście dużo pan minister, jak przez te niespełna dwie minuty, mówił o tej procedurze VAT-owskiej i tu warto zauważyć, że w ramach tego wreszcie, ja się dziwię, że poprzednio, wtedy, kiedy likwidował pan papierowe tytuły egzekucyjne, że wtedy nie zlikwidowano klauzuli wykonalności, no bo ona tak naprawdę w tej procedurze, jak w tej chwili wygląda, jest podwojeniem decyzji tego samego naczelnika Urzędu Skarbowego. Czyli dodatkowa robota, która tak naprawdę... No, to rozdwojenie jaźni musiałby mieć naczelnik, żeby raz zadecydować tak, a raz zadecydować tak. Szczególnie, że w większości przypadków to są rzeczy przecież oczywiste i nadanie klauzuli wykonalności jest dość oczywiście w takiej sytuacji. I chciałbym wrócić, bo zostało mi jeszcze ciut, że w uzasadnieniu, panie ministrze, ministerstwo pisze, że to generalnie wszystko ma uprościć, spowodować, żeby egzekucja była skuteczniejsza. No i tak zerknąłem, że zaraz piszecie o tym, że zmieniacie definicję wynagrodzenia. Oczywiście, jak się domyślam, po to, żeby egzekucja z wynagrodzenia była lepsza i że dotychczasowa definicja była zbyt wąska i nie obejmowała każdego świadczenia pieniężnego. No więc zerknąłem i tu jest napisane, że wynagrodzenie rozumie się przez to wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego, o, rzeczywiście jest rozszerzenie, na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, o, jest rozszerzenie, jeśli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. O, i takie rozszerzenie, które na końcu zostało mocno zawężone. I to tak... Przychodzicie do Sejmu Rzeczpospolitej z taką propozycją, gdzie kto jak kto, ale my, parlamentarzyści i posłowie i senatorowie, dobrze wiemy, że to zawężenie. My nie mamy stosunku pracy.
My nie mamy wynagrodzenia. My mamy uposażenie poselskie, senatorskie. To ja się pytam, czy już w tej pierwszej zmianie robicie tak, żeby w przyszłości wasi ministrowie, posłowie, senatorowie nie mogli oddawać pieniędzy, żeby nie można było egzekwować od nich starego zadłużenia, bo przecież to nie wynagrodzenie otrzymywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.